kontrwywiadzie RMF minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa. Pani minister, czy jakaś ludzka siła jest w stanie dokonać jeszcze jakiejś poważnej, fundamentalnej zmiany w programie 500 zł na dziecko? Program jest dokładnie policzony, więc jakaś fundamentalna zmiana tego typu, jak zmiana kryterium dostępu czy wydłużenie wieku pobierania świadczenia wychowawczego, absolutnie nie wchodzi w grę. Czyli środki opozycja w budżecie... może prosić, proponować i błagać, pani pozostanie niewzruszona. Opozycja może zgłaszać poprawki, tak jak to jest przynależne też opozycji. My będziemy te poprawki analizować, ale oczywiście te, które przynoszą skutki finansowe przy przyjętym budżecie, na pewno na tym poziomie nie są możliwe. Bo tych propozycji opozycji jest całkiem sporo. Rozumiem, że nie ma takiej, która wpadła pani w oko, spojrzała pani i powiedziała, no nie jest to głupi pomysł. Jeżeli będą, po pierwsze, to nie są jeszcze poprawki, więc możemy mówić na poziomie konkretu, jak będzie konkretnie, tak, jak będzie poprawka i wtedy mogę się do tego odnieść. To są niektóre bardzo mgliste propozycje, jak na przykład wprowadzenie górnego progu, bez podania propozycji, jaki byłby to próg. Ale to jest zły pomysł? Natomiast jeżeli będą to poprawki doprecyzowujące, legislacyjne, które poprawią jakość, gdyby coś tam wymagało, to oczywiście takie poprawki będą analizowane. O tak fundamentalnej poprawce, jak na przykład wyłączenie z programu najbogatszych. Mówiliśmy o tym, że wprowadzenie progu dostępu na poziomie 5000 dochód na osobę powoduje obowiązek przeliczenia sytuacji dochodowej każdej z rodziny, która będzie się o to starała, a więc około 3 milionów wniosków, co powoduje wzrost obsługi administracyjnej. Także korzyść finansowa z wprowadzenia na przykład tego progu wyniesie 5 milionów złotych. No tak, ale można ten próg postawić gdzie indziej. Można go postawić na poziomie 2,5 tysiąca czy 3 tysięcy i wtedy... powiedzieć, wtedy jak wprowadzimy 2 tysiące, to znowuż będą zarzuty i na pewno tak będzie, że świadczenie będzie miało charakter instrumentu polityki nie rodzinnej, ale jednak socjalnego, które wprowadza ograniczenie dochodowe. Ale to jest wyłącznie kwestia słowa, słów czy semantyki. No, pytanie, czy rodzinie na przykład czteroosobowej, która ma dochód na poziomie, nie wiem, 12 tysięcy złotych, no bo to wtedy jest 3 tysiące złotych na głowę, naprawdę te 500 złotych jest potrzebne? Czy nie jest to ślepe rozdawanie publicznych pieniędzy? Panie redaktorze, ja w ogóle ubolewam, że rodzina o świetnej sytuacji dochodowej to są niestety, tak jak w Polsce do tej pory bywa, najczęściej rodziny 2+1 i takie rodziny, podkreślam, no nie dostaną świadczenia, bo żeby dostać świadczenie na pierwsze dziecko, trzeba spełnić kryterium dochodowe 800 i 1200 zł. Każdego zachęcamy do posiadania dzieci, oczywiście. 53% polskich rodzin to są rodziny 2+1, a nasz program, ja to chcę podkreślić, bo to nikt nie umyka gdzieś nam w tej dyskusji, ma mieć charakter poprawiający dzietność polskich rodzin i sytuację demograficzną Polski, która jest absolutnie dramatyczna. I przez wiele lat w tym zakresie niewiele zrobiono. Ale to proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Rodzina czteroosobowa, 12 tysięcy dochodu, 3 tysiące złotych na głowę. Naprawdę im te 500 złotych jest potrzebne? Nie ma przymusu. Jeżeli nie jest im potrzebne, nie ma przymusu składania wniosków. Jest tylko możliwość złożenia wniosku. No bo czemu by mieli nie złożyć, żeby dostać 6 tysięcy rocznie? No, tylko pytanie, czy polskie państwo stać na takie gesty? Nie. To nie jest gest, to jest po prostu uznanie sytuacji rodzin, które decydują się na posiadanie większej ilości dzieci niż jedno dziecko. To jest powiedzenie polskim rodzinom, że one są dla nas ważne, że ta dzietność jest istotna i bardzo często spotykamy się też z takim poglądem, dobrze, mam dobrą sytuację finansową, pracuję na 2 etaty, tyram od świtu do nocy, radzę sobie, ale dlaczego ja nie mogę skorzystać z żadnej zachęty? No ale to skoro tak, to dlaczego nie dawać na każde dziecko? Dlatego, że nam zależy na tym, żeby w tych rodzinach było więcej dzieci. Ale tak? Obiecywaliście, czyli że to będzie na każde dziecko, panie minister. Nigdy, panie redaktorze, proszę nie powtarzać tu nieprawdy. Pracowałam od samego początku nad programem Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy na każde od drugiego dziecka. Jest pani absolutnie przekonana. Jestem absolutnie pewna, że w naszych pracach programowych od początku mówiliśmy, że ten program ma poprawić sytuację ludnościową Polski. Panie minister, no to skoro tak, to przypomnijmy tak po prostu jest. Fundamentalne przemówienie. Beata Szydło, 20 czerwca, Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy, co mówiła. A więc mówię, że to, co jest najważniejsze i co zrobimy bez zbędnej zwłoki, natychmiast, to obniżenie wieku emerytalnego, to podniesienie kwoty wolnej od podatku i wreszcie to program dofinansowania dla rodzin. 500 zł na każde dziecko. Thank you.
Ja mogę powiedzieć tak, że no, jest my na mamy każde dokumenty dziecko, jest na każde i równocześnie w tym samym, być może w emocjach, pani premier powiedziała na każde dziecko, nie dodając, albo nie słyszałam dalej w wystąpieniu, czy na każde drugie i kolejne daje dziecko. Daje pani najświętsze słowo, nie powiedziała a nic ja daję więcej. Panu gwarancję, że nie znajdzie pan dokumentu spisanego, a takie programy są obowiązujące, w których mówimy, minister, ale to jest spór ale wyborca nie sięga do programu, chwili. Wyborca słucha Beaty Szydło na konwencji programowej więc, i słyszy na każde dziecko. Proszę pana, dzisiaj te rodziny, które mają szansę na otrzymanie 500 zł, czyli od drugiego i na każde kolejne dziecko, mają niepowtarzalną, jedyną szansę. Żaden rząd po 1989 roku nie skierował takich środków do polskich minister, rodzin, ale... nie objął tym programem takiej ilości rodzin, wszystko jak zgoda, my to wszystko proponujemy. Zgoda. Ale tak? Prawda jest taka, więc że... nie kłóćmy się dzisiaj o słowa. Ja tutaj panu powiem padło tak. Każde dziecko podczas debaty z Ewą Kopacz, Beata Szydło czterokrotnie powiedziała. Czterokrotnie no, ale, powiedziała ale... na każde dziecko. No pani minister, no ale ludzie to słyszeli. Znaczy nie możemy też ludziom powiedzieć, no, ale nie mówimy, słyszeliście, tego nigdy nie było. Jesteśmy gdzieś dalej. Jesteśmy w którymś... jesteśmy w takim momencie, że w następnym tygodniu jest debata, jest konkretny projekt. Jeszcze niedawno wszyscy mówili, na pewno to będzie lipiec, może będzie czerwiec, a może nigdy nie będzie. Jak jesteśmy dzisiaj na takim etapie, że jest projekt złożony w Sejmie, będziemy go procedować i będziemy go za chwileczkę przyjmować, to wypominacie państwo, co ktoś powiedział rok temu, pół roku temu. Gdyby no, program to, był adresowany do wszystkich sięganie do obietnic kampanii polskich, wyborczej, nie, bym powiedział, nie, jest standardem postępowania w każdym kraju demokratycznym. No nie, nie wmówi mi pan, bo ja pracowałam nad tym programem od samego początku. Ale program adresowany. Pani generalnie wmówi mi pani, że Beata Szydło nie mówiła o każdym dziecku. No nie mówi mi pani, bo razem to słyszeliśmy i razem z nami 4 miliony panie ludzi. Panie redaktorze, moje, może przed jest wcześniej chwilą. Rano, ale naprawdę wiem, co mówię, tak? Program, gdyby był adresowany do wszystkich rodzin, po pierwsze kosztowałby ponad 40 miliardów złotych. Ale gdyby nie był trzeba by było adresowany... 500 złotych na każde dziecko. Na przykład na pierwsze 200 złotych, na drugie no, ale... 300, na trzecie 400. No, nie, no, nie. No można by to no, też tak zrobić, progresywnie. Powiem tak, to musiał być program. Mieliśmy świadomość, że te lata zaniedbań w tej polityce demograficznej, ludnościowej, ten lecące w dół ciągle wskaźniki dzietności, jeżeli nie zostaną, nie wpłynie się na tą sytuację rodzin śmiało, odważnie, dużym instrumentem, to za 100 zł ręczę panu, że efekt byłby naprawdę zerowy. Ale dużym instrumentem byłoby też dawanie każdemu dziecku trochę też mniej. Nie. Dlaczego dajemy od drugiego dziecka i kto najbardziej korzysta? No te rodziny, które są najbardziej zagrożone ubóstwem. Rodziny wielodzietne. Ale wie pani doskonale też, że dajemy więcej niż w bogatej Wielkiej Brytanii. Bo te 500 zł to jest więcej niż dostaje ale brytyjska wreszcie, rodzina na swoje no, ale dzieci. Ale zawsze się porównujemy do Zachodu. Ja proszę powiedzieć, dlaczego, jeżeli kierujemy coś do milionów Polaków, to raptem budzi to takie jakiś opór społecznych pewnych grup społecznych. Bo wydajemy na to 22 miliardy złotych rocznie. Ja cały będziemy czas podkreślam, wydawać. Całe lata wydajemy w nieprzemyślany sposób na najdroższe w Europie autostrady, na infrastrukturę sportową, która kosztuje, a potem służy w jakiś fragmentaryczny rząd sposób. PiSu nie musiał składać wniosku o organizację w Polsce euro. Koszty, których nikt nie przeliczał, nie gorszył się, nie oburzał, a dzisiaj chcemy powiedzieć, że polska rodzina zasługuje na wsparcie finansowe i część środowisk, które ma naprawdę zasobne kieszenie, mówi o tym, że no co, ci ludzie nie zasługują na pani tą minister. Pomoc ze strony państwa, no panie redaktorze. Nie, ja nie mówię, że nie zasługują. Pani minister, ale jest pani w stanie wszystkich nas zapewnić, że państwu starczy i na 500 zł na każde dziecko, i na wyższą kwotę wolną, i na obniżenie wieku emerytalnego, i na darmowe leki dla seniorów? Po pierwsze, to jest 50 miliardów dobrze, złotych panie rocznie. Redaktorze, niedługo będzie, ale ciągle jeszcze nie ma, 100 dni rządu. Nie wszystko będzie zrealizowane w ciągu pierwszego roku. Wszystko jest przemyślane. Minister finansów absolutnie panuje nad finansami, odpowiada za te finanse publiczne. Mówimy cały czas też o tej konieczności uszczelniania VAT-u. Mówimy też o wzroście gospodarczej, mówimy, o polityce mówimy o konieczności, rozwoju. Póki co nie ma projektu. No, póki nie. Co, panie redaktorze, pani rozumiem, 3 że nie miesiące. Wszystko naraz. Życzę, żeby ci, którzy dzisiaj zgłaszają poprawki do naszego rządu, do naszego projektu, a przez 8 lat rządzili, no zastanowili się nad tym, co oni zrobili dla tych polskich rodzin w ciągu ostatnich 8 lat. Elżbieta Rafalska, dziękuję bardzo.